Działa już. Dzień dobry, dziękuję Mateusz. Mateusz mi postawił challenge, czy muszę zdążyć 10 minut. Witam ponownie, z częścią z Państwa się widziałam wczoraj. Nazywam się Marta Rybicka, reprezentuję IQS. Cieszę się, że widzę Was znowu. Mam nadzieję, że się nie nudzicie, że to znowu ja. Dzisiaj o Genzecie. Genzet jest bardzo ciekawą grupą i bardzo wdzięczną. I myślę, że wszyscy jesteśmy nią bardziej lub mniej zainteresowani. Nie mam klikacza, właśnie, dziękuję. I o Genzecie chciałam dzisiaj opowiedzieć. Ja wiem, że już powiedziane jest bardzo dużo, że już wiele osób się przez te tematy przedzierało i przedziera od długiego czasu. Szczególnie no, taki kor nasz osób zbliżających się do 40, albo trochę po 40, to nam się wydaje, że oni są po prostu oderwani od rzeczywistości. No i zobaczmy, słuchajcie, no nie uciekniemy od tego Genzetu, dlatego że no, oni w zasadzie weszli teraz na rynek. Weszli na rynek i na tym rynku będą bardzo, bardzo długo, jeszcze około 10 lat, tak? Znaczy będziemy mówili o tym, że to jest Genzet i będziemy się z nimi borykać. A my jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku tej drogi. No więc musimy sobie jakoś z tym poradzić, musimy tych kosmitów jakoś zrozumieć i musimy ich oswoić. Słuchajcie, bardzo dużo się o nich mówi. Bardzo dużo się o nich mówi, bardzo dużo się o nich pisze i tak naprawdę my czujemy, że tego jest bardzo dużo, ale tego jest bardzo dużo, wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy po prostu social media, dlatego, że mamy media, że mamy internet, że mamy dostęp do tych informacji non-stop. Stąd my dziś czujemy, że tych informacji jest bardzo dużo. Natomiast tak naprawdę o każdym pokoleniu, przy różnicy pokoleń, mówiło się bardzo podobne rzeczy. Tylko my już nie mamy tego dystansu. No i siła, jakby suma summarum, mamy takie poczucie, że o kurczę, coś jest nie halo, takie to pokolenie jest nieudane, że rzeczywiście powinniśmy się martwić, no kto będzie pracował, jak my w ogóle mamy z nimi współpracować. Mówimy o nich, że są naiwni, że w ogóle nie szanują wartości pracy, że im się nie chce pracować, że nie znają wartości pieniądza, że są rozpuszczeni, że są egoistyczni, że są zachłanni, właśnie tylko na pieniądzach im zależy. No i mnóstwo innych epitetów, których tutaj nie będę wymieniać, ale na pewno je znacie. No właśnie między innymi też, że są po prostu bardzo delikatni. Chciałam się rozprawić z kilkoma tymi opiniami i trochę jednak stereotypami, bo my mamy taką naturę, natura ludzka jakby ma to do siebie, że uwielbia upraszczać takie procesy myślowe i po prostu sprowadzać je do stereotypów. No więc zobaczmy, co tu się dzieje. Nie szanują wartości pracy, tak? Oczywiście, im się nie chce, oni wychodzą, jakby jak tylko dzwonek zadzwoni, to oni natychmiast zamykają komputer, wychodzą, nie angażują się, w ogóle gdzie tam praca po godzinach, nie ma mowy, mają, przepraszam, wylane, tak? Tak o nich mówimy. Ale zobaczcie, rzeczywiście, oni mówią o tym, że gdyby zakres ich obowiązków się zwiększył bez podniesienia pensji, czy bez zapłacenia za nadgodziny, no zmieniliby pracę. Albo na przykład, gdyby pracodawca im pozwolił, to najchętniej pracowaliby właściwie zdalnie. Tak, to znamy też, że oni uwielbiają, są cyfrowymi nomadami i chcieliby pracować z Karaibów. Halo. Ale zobaczmy, przyjrzyjmy się w lustrze. Tak naprawdę zobaczmy, czy to, czego oni chcą, to jest naprawdę tak oderwane od rzeczywistości. Zobaczcie, co powiedzieli dorośli. Co powiedziały osoby 27-60. To jest badanie na osobach 27-60, czyli tam, gdzie się kończy Gen Z, a zaczynają dorośli. Słuchajcie, no hello, znaczy to nie jest naprawdę nic dziwnego, że oni nie chcą pracować więcej niż mają w umowie, tak? Następna rzecz, że nie widzą dalej niż czubek własnego nosa, nie angażują się, nie integrują się w pracy, czujemy, że oni przychodzą tylko po to, żeby zrobić swoje i pójść. Tak to wygląda. Tu jest też, nie wiem czy znacie, nie będę już wyświetlać, taki filmik, który mówi o tym, że na przykład jak jest zrzutka na urodziny współpracownika, członka zespołu, no to przedstawiciel gazety mówi, ale dlaczego ja mam się składać na kogoś obcego? Ja prezenty to robię swoim przyjaciołom, tak? Czy oni w pracy szukają znajomych i przyjaciół? No w zasadzie tylko co piąty. Ale jeszcze mniej dorosłych. Dorośli też wcale nie szukają przyjaciół w pracy. Owszem, my potrafimy współpracować, my swoich współpracowników lubimy, szanujemy, chcemy mieć dobrą atmosferę, ale hello, to nie jest też miejsce do tego, żeby nawiązywać jakieś głębokie przyjaźnie. Co dalej? Są idealistyczni i naiwni.
Tak, im się wydaje, że najlepiej to było nie pracować, że ta praca jest w ogóle jakaś trudna, że w ogóle to życie ich przytłacza, że przecież, że oni w ogóle chcieliby inaczej, że oni chcieliby żyć dla życia, oni chcieliby, żeby praca była środkiem do celu, a nie samym celem w ogóle istnienia. Zobaczmy. Większość z nich oczywiście uważa, że fajnie by było, gdy praca łączyła się z jakimiś zainteresowaniami, pasjami, była spójna z tym, co lubią, w czym są dobrzy. No i przede wszystkim oczywiście wszyscy mówią, że lubią, gdy to, co robią, ma sens. Oni chcą czuć sens, sens w życiu, ale też sens w pracy. Nie chcą klepać na przykład jakichś tabelek, jeśli nie wiedzą, do czego one służą. No i co mówią dorośli? Oni też chcą mieć pracę, która łączy się z ich zainteresowaniami. I oni też lubią, gdy to, co robią, ma sens. Czy jesteśmy naprawdę tak bardzo różni? No nie. Zachłanni i roszczeniowi, no to jest po prostu nośny temat, nie? Straszny Gen Z, no po prostu rozpuszczeni, że pieniądze, że oni w ogóle przecież tylko dla pieniędzy pracują, że jakby jak dostają pieniądze, to je wydają, bo im pomagają rodzice, oni w ogóle tylko na swoje przyjemności i tak dalej. Nie zrobią nic więcej, jeśli im nie zapłacimy. Pracuje głównie dla pieniędzy, ponad połowa. Duża obawa o to, że życie nie jest łatwe i oni są świadomi tego, co się dzieje w naszej polskiej rzeczywistości i że się muszą zabezpieczyć na przyszłość. A dorośli? Dokładnie tak samo, nawet bardziej. Także tutaj też się nie różnimy. Dorośli też pracują głównie dla pieniędzy. No nie sposób się z tym nie zgodzić, tak? I też tak samo są świadomi, nawet właśnie jeszcze bardziej, no bo są troszeczkę bardziej dojrzali, że też muszą zapracować sobie na swoją przyszłość i się zabezpieczyć. Że są delikatni, przewrażliwieni, rzeczywiście mówi się bardzo dużo o tym, że jest bardzo dużo depresji, dużo takich słabości emocjonalnych w tym pokoleniu, że oni są tacy krusi, tak, że cokolwiek, że nie można im powiedzieć, bo oni się gdzieś tam załamują, że się wszystkim przejmują, że nie wolno czegoś dotknąć, że oczywiście tam, nie wiem, co drugi, co trzeci młody chodzi na terapię i tak dalej. Tak, no bo takie są czasy, no my też się borykamy, my jesteśmy starsi, mamy wypracowane jakieś mechanizmy obronne, jesteśmy może trochę twardsi. Natomiast gdybyśmy my żyli w takich czasach, w jakich oni żyją teraz i mieli po lat 20, 22, 5, to naprawdę myślę, że wiele z nas byłoby znacznie bardziej wrażliwi i zestresowani. Czują dużą presję, 2/3, tak, ciągłe takie oczekiwanie właśnie, nawet w pracy, jak się mówi o tym, że oni są tacy nie do końca dobrzy, nie są dobrymi pracownikami. To oczekiwanie otoczenia, to jest oczekiwanie budowane przez social media, to są oczekiwania generowane przez rodziców. Stresują się w pracy, tak, to naprawdę, to jest dla nich challenge. Oni, no okej, wyrośli w dość dobrych warunkach, w lepszych niż osoby, powiedzmy, nie wiem, 40+, czy koło 50. My mamy te inne czasy, jakby wtedy były, natomiast oni tą pracą się jednak stresują. Ale dorośli podobnie, tak, naprawdę bardzo dużo odsetek, mnie te dane bardzo zdziwiły, że dorośli też czują presję. Może ona jest trochę innego rodzaju, ona wypływa z czegoś innego, ona ma inne źródło i inne też przejawy, ale jednak ta presja jest. I tak samo stresują się pracą. No my też, my dorośli, jesteśmy też zestresowani, mamy swoje stresy, no nie jest łatwo. I tak na podsumowanie, zobaczcie, nie wiem, czy też znacie ten filmik z TikToka, nie będę go puszczała, muszę go tutaj oczywiście, wiecie, no wyblindować, ale na prawach cytatu, że przedstawiam wam takie wypiski z tej wypowiedzi. Dziewczyna bardzo wyraźnie punktuje różne rzeczy, ona to bardzo wyostrza, ale mówi to w sposób bardzo przejmujący i ich widzenie rzeczywistości jest tak ostre i tak specyficzne i tak naszym zdaniem pewnie czasem trochę skrzywione, dlatego że oni obracają się właśnie w takich bańkach informacyjnych. Oni po prostu żyją tym, co im dają media. Oni widzą, oni po prostu odbierają te clickbaity, tak? Więc jakby to, co pokazałam na początku, tak naprawdę ich nakręca. To jest po prostu błędne, błędne koło, fatalne, błędne koło. Ta prezentacja nie powstałaby, gdyby nie moje zetki IQS-owe. Jestem im bardzo wdzięczna, to są osoby, które dołączyły do IQS-u z programu Zbadaj To. Jagoda i Rafał, nie wiem, czy jesteście, czy oglądacie stream, bardzo wam dziękuję.
Ja takich ludzi bardzo cenię, bardzo szanuję i śmiem twierdzić, że dobrze nam się pracuje. I jeśli tu są przedstawiciele generacji Z, to bardzo serdecznie do EQS-u zapraszam, bo my bardzo lubimy czerpać z waszej wiedzy, z waszego podejścia. My się bardzo dużo uczymy i w odpowiedzi chcemy wam dać też jak najwięcej. Dziękuję bardzo serdecznie, miłego dnia.